Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj lecimy tym oto samolotem, czyli kolejny raz Włosi, tym razem Mark Collins CR-42CN samolot. Dlatego wybrałem, ponieważ jest to premka, którą za coś dostałem grając po prostu. Chyba wszyscy dostawali, kto, nie wiem, trzeba było zagrać włoskim samolotem albo coś takiego. Samolocik lepszy jest od tych tutaj rezerwowych, na pewno lepszy. Natomiast dalej nie jest to moja bajka, co więcej w drzewku moja bajka dopiero się zaczyna na BR chyba 2.7. Tak to wszystkie mają po dwie bredy samoloty, także lipa. Nie sądzę, żeby udało mi się jakiś wynik tym wykręcić niesamowity. Będę się cieszył, jeżeli uda mi się kogoś strącić po prostu z tych śmiesznych karabinków. Zobaczymy. Po prostu, moi drodzy, mówiąc szczerze, za słabo latam, żeby takimi dwupłatowcami robić jakieś tam niesamowite wyniki i zajmować czołowe miejsca w tabelce. Ok, moi drodzy, jesteśmy w bitwie. Zobaczymy, czy tutaj coś uda się moim zniszczyć. O, jestem ciekawy, bo kurde, takim samolotem naprawdę ciężka sprawa. Junkersy jeszcze, ola Boga. Dobra, weźmy sobie tutaj jakiegoś. Ba-65, wcale nie jest tak prosto go. O kurde. Co? O Jezu. P40E1. Ale sobie sprawdzę, jaką siłę ma ten P40E1. On kurka pociągnął i mi rozleciałem się cały. Dobra. Do dwóch razy sztuka. Do dwóch razy sztuka. Ten zginął. Znowu ten ba. No nie, latanie takimi dwupłatowcami to jest nie dla mnie zajęcie. Meski. Jest, kurka, zniszczony. Szok w trampkach. Dobra, już lecimy od razu na tego. Tamten mi chyba wszedł na ogon, tak? Dobrze mówię? Jak on się nie bał, jak ja wśród niebieskich ciągle latam? No zobaczcie. Co za koleś. I ci moi nic nie mogą mu zrobić. No masakra jakaś. No nareszcie. Kurde bela. Dobra, tu jest następny. Ja już ledwo latam. Kurde bela. Nie mogę tym celownikiem nawet. Chciałbym gdzieś wylądować. Ale gdzie? Mamy jakieś lotnisko? Kurde, mamy, ale nie w tą stronę. No
Dobra, ledwo, ledwo lecę. Może jeszcze tego bym... What? Gdzie tam? Takim czubcianiem to sobie można. Dobra, lecę na to lotnisko. Co tam jest? Przecieków nie ma, ale w ogóle sterowność straciłem. Spróbujemy wylądować. Lądowanie to też jest część tego rzemiosła. Jak to się robiło? Czym był hamulec? B? Chyba B. Dobra. O, mizernie, mizernie, jeszcze raz mizernie. Dobra, tu jest lotnisko. Gdzież to, gdzież to, gdzież to? 202 na godzinę. No gdzieś niby tu jest. Tuż przede mną. Widać jakieś przeciwlotnicze. O Jezu. Jeszcze by brakowało, żebym się rozbił. Gdzie te pasy? Jest, dobra. Tylko, że tutaj nie ma sensu lądować, bo ja już pewnie na bitwę nie zdążę, no ale zobaczymy. No ten samolot... Dla mnie taki jest troszeczkę nijaki. Jak to dwupłatowiec, tylko ruskie są dobre. No nie. Kurde, poważnie. Słuchajcie, polecimy jeszcze raz. Sromotne jakieś tam miejsce zająłem. O Jezus! O. No nie. Ale chcę sobie sprawdzić ten samolot, gościu, co mnie rozwalił. Co to jest? Słuchajcie, samolot, którym mnie gościu rozwalił, to chyba było to. P-40E. Z BRM-2.0 to ma wyrzucania pocisków 3,30 kg. I prędkość 591 na godzinę. No to jak to jest, że taki samolot, o ile się nie mylę, że to był ten, ale wydaje mi się, że to był ten, jak to jest, że taki samolot jest wylosowany z tymi dwupłatowcami? Moi drodzy, wylosowało coś takiego. Klikamy do boju. Nie spodziewajcie się fajerwerków, naprawdę. U mnie właśnie te 2,5-3 kilo musi być wyrzucane, żeby efektowna była gra. Inaczej Lipton totalny. Dobra. C200. Tych BA-65 bardzo dużo lata. O, ten pierwszy to już chyba nie przeżyje. Puszczę się za nim. Dobra, jest asysta. Coś na ogonie, nic. Tutaj 3 km, tutaj 2. Próbujemy. Za dużo ich tutaj, ale w dupie, próbujemy. Jest.
Ale Heinkel, o Jezu. Próbuję mu celować. Dobra, spieprzam. Gościowi nie udał się atak na mnie. Goni mnie jeden. Zobaczcie, widzicie? Ten gościu. Okej, zawrócił. Teraz my go pogonimy. O. Wow! Ho, 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 ho. No tego jeszcze nie było, słuchajcie. Takie rzeczy? Dobra, nikogo nie mam na ogonie. Może tego bym spróbował. To jest jakiś dwupłat chyba. Asysta. I teraz jeszcze tego. Z odpowiednim wyprzedzeniem. No, dawaj w ten silnik traf. Ho, 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 ho! O, drzewa! Asysta, dobrej to! Co to było? Kurde, jakim fuksem. Dobra, teraz bym może się wziął za tego. Jak te przewody paliwowe tam czy coś kupiłem, to tak jakoś... Szybciej mi tego lata. On musi zakręcić. Właśnie. Jestem coraz bliżej. 84. Nie, no za szybki jest ten BF. Kurde, robi co chce. Tu jest jakiś gościu ciekawy. O, przynajmniej się zbliżam do niego. O, BF też. Ach, pięknie to było. Już cię nie ma, gościu, ale tych asyst mi nawaliło. Dobra, czy mam coś na ogonie? Nic. Dobra. Może jakąś asystę? Ale teraz to chyba coś już mam na ogonie, co? Albo i nie. Ale jest tu następny samolot. Aj! Aj. Dobra. Nie ma co przesadzać. Ale jeszcze go nie zniszczyli, to jeszcze mu... Ach, działka. Działka, niedobrze. Asysta kolejna. Jak ja bym tu dał... O! Spróbujemy. O! Dobra. Gościu, zbliża się czy nie? No jest przeciek, czyli to jest koniec latania tym samolotem. Ale przynajmniej jakieś asysty miałem. Bo ten mnie rozwalił. Ha, ha, ha! Jeszcze się kurka udało, jakie jaja! Nie! A już nie mogłem opanować samolotu. O,
Czyli i ślepej kurze się czasem trafi ziarnko, tak? Tak to leciało. Dobra, mamy jeszcze jeden samolot do wylotu. Udało się zniszczyć dwa samoloty tym czymś. No nieźle. Nie pomyślał. Naprawdę. Dobra, lecimy. Tutaj jest znowu ten BA. I. W którego? Tu czerwono. Tu ten jeden. To było coś cudownego. Fuksem pewnie. Dobra, jest CR-32. Ło! Nie no, na czołówkę dwupłatowcem to średnio najeża. Czy są tu jacyś moi? Przepraszam bardzo. Kurka, silnik rozwalony. Dobra, czyli to jest koniec. Silnik rozwalony. Takie to były bitwy, słuchajcie. Ja oczywiście tu coś wezmę jeszcze teraz. O, pewnie tego. Co tu ja mam? No, udało się trzy samoloty zniszczyć tamtym. Ale nagle jakie tu się zagęszczenie zrobiło. Czerwonych. Teraz mam większą siłę ognia. Tylko spróbujemy nadleczyć tak. Naszych już sporo nie ma, tamtych też. Tego gościa. A, szkoda. Więc ci kurka pociągnął. No takie to było latanie tym dwupłatem. Nie powtórzę tej przyjemności. Raczej nie powtórzę. Tu mogę już sobie to kupić. Super. I badanie odznaka. Pozwala na używanie wszystkich czterech naklejek bez aktywnego. Yeah. Dobra. Udało się skończyć bitwę na chyba piątym miejscu, co jest sukcesem niesamowitym. A to co? Pokonani gracze 5 coś. Dobra. 7 asyst było. No naprawdę dużo. 4 samoloty zniszczone to ogromna ilość jak na tego dwupłata moim zdaniem. No i 2 samoloty straciłem. Co można powiedzieć? No dawaj, no badaj to. Kurde, to ile to wymaga? 51 tysięcy? Nie wiem. O co tu chodzi? Po co to jest? Normalnie można było inne samoloty badać. A teraz trzeba jakąś naklejkę? Nie wiem. Napiszcie mi, o co tu chodzi. Słuchajcie. Tak, zaczęła się i jednocześnie skończyła moja przygoda z tym samolocikiem premium. No, sztuka się liczy. Fajnie, że jest w moim, no, na moim lotnisku. Ale tej przyjemności już nie powtórzę. Także mam nadzieję, że w przyszłych odcinkach, jeżeli będą włoskie samoloty, to coś innego. Aczkolwiek pierwszy, który mnie interesuje, to widzę, że to tu dopiero jest. Kiedy ja to zdobędę? Tu same są takie bardzo podobne, typu dwie bredy 12,7. No zobaczymy. To tyle, moi drodzy. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.